Cześć, tu Oluś i tato, siemanko, dzisiaj niezłe łyczki cianko! Najnowsze zestawiki z Super Things serii Wild. I mamy tak, White Eagle. Aleluja! White Eagle, czyli orzeł. I drugi zestaw mamy White Scorpion, czyli skorpionek. To, co jest złe, orzeł jest dobry, jak to zazwyczaj bywa, przynajmniej tak jest przedstawiane, są tak te zwierzątka. A niektórzy chociaż twierdzą, że skorpion to nie mówi się zwierzątko, tylko robaczek. Ale to jest między jednym a drugim. Olusiu, zanim zaczniemy oczywiście, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Na koniec oczywiście jakąś waleczkę stoczymy, zobaczymy. Znaczy, poznacie nasze zdanie, które według mnie jest fajniejsze. To jest fajniejsze. A które według Olka. Olek już mówi, że to, chociaż jeszcze się tym nie bawił, więc zobaczymy. Oluś niestety taki okres pokasuje, lekko przeziębiony, ale nie szkodzi. Dobra, jadę z tym. Olusiu, czyń honory, otwieraj to najpierw, otwórz swojego ulub... Nie tego. Nie tego. Olek. Tu masz, otwieraj swojego skorpionika. Każde z pojazdów ma trzy jakby umiejętności. The Eagle, czyli orzeł, uczymy się po polsku, znaczy z angielskiego na polski. Ma Fly, czyli latanie. Będą ruszać się skrzydła, z tego co widziałem. Shoot, czyli strzał. I Catch, czyli łapanie dziobem. Zobaczymy, jak to wygląda. Jest w zestawie Wild Kit i jest w zestawie wyjątkowy Super Things. Tak samo w zestawie ze skorpionem jest tak samo, tylko że... Tak samo było w zestawie z Tigerem. Poczekaj. Tylko, tak, że w tak tym... Tak samo było w zestawie z Tigerem. W tym jest różnica taka, że tu było Fly, znaczy w zestawie z orłem. Poczekaj, bo chcę tylko pokazać. Poczekaj. Ty sam. W orzełku było Fly, a tu jest Rotate, czyli rotacja, będzie ruszał swoimi szczypcami. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Olusiu, jak to mówią, kluchy, kluchy. Te wszystkie superowskie zabaweczki, kto produkuje? Magic Box, najlepsza firma produkująca zabawki. Znaczy, naprawdę nam się podobają to, co wymyślają, więc to jest nasze zdanie, chociaż są też firmy, które też robią fajne rzeczy i fajne zabaweczki. Dobra, tu nie musisz otwierać. Daleko jeszcze, Olusiu? Bo widzę, że się troszkę ten... Już bawisz. Nie, to już jest. A, no tutaj, to... ja tutaj sam. Dobra, Olek sam. Tak, tak jak mówiłem, na koniec zrobimy jakąś małą potyczkę, może na punkty. Zobaczymy, który szybciej może jeździ, albo jak wygląda i jak walczy i jak strzela. Obydwa zestawy czy tam pojazdy strzelają. Dobra, Olusiu, daleko jeszcze czy nie? 1 hour later. Trochę to czasu zajęło, ale patrzymy. Olek, pokazuj pojazdzik pierwszy. Pojazdzik pierwszy. O, czekaj, jeszcze tu ci coś zostało. Wyrzucamy. I jeszcze szukaj Zinksa, Finksa. O, dobra, no ale to pokażę widzom. Pierwsze to Rotate, czyli kręcą się te oto szczypce. Co można z tymi szczypcami jeszcze, Olusiu, zrobić? Z tymi szczypcami można... otworzyć. Ale pokaż, że złapać. Tak, tak. Można złapać, ale jak je rozszerzyć. Coś w tym pudełku jeszcze jest, bo no na pewno. Właśnie one. Szkoda, że nie mają takiego guziczka, który na przykład rozciąga, ale możemy złapać. Złapmy na próbę tego oto Kazum Kida, który się nazywa. Nie Kazum Kida, Wild Kida. No Zinks jest w środku. Jest, no to musisz tu to podnieść i w tym będzie. Tylko delikatnie. Ale też tak. Trudno otwierać. Trudno, mamy Zinksa, znaczy Finksa. O, jeszcze mamy nabój, pokaż. Oj, nabój się trafił, to ty pokazuj. Ale nie, ty pokaż, a ja Zinks. Dobra. To wygląda mamy trochę jak macka nabój, albo jak czapka macka jakiegoś, jak czapka jakiegoś smerfa. Czapka tu, Mikołaja. Tu mamy broń, ładuję już broń, zaraz później Olek będzie strzelał. Tu mamy kabinkę, gdzie można posadzić... I Zinksa, i Kazum, znaczy Wild Kida. Zinksa i Zinksa. Ale pokaż Zinksa. Nie pokazać, miałeś pokazać Zinksa. Proszę Zinks... Państwa i Panowie, nasz dzisiaj gra seniorita gość na pizzę. Oto on. Złomek.
Nie złomek, tylko skorpionek. I on się nazywa Sting. Złomek. Pokażę wam skorpionka Wild Kida. Wygląda tak, zobaczcie. Całkiem nieźle się prezentuje. Z tyłu ma ogon z żądłem. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że mają takie fajne okularki. Czy żeby po prostu od prędkości nic im się nie zadziało. Oluś już zapakował Zinxa tu, ja zapakuję Wild Kida. Finksa. A bo ty, Zlomek. Italiano, Italiano. Zlomek. Zlomek? Zlomek. Z przedmieścia ukradł mi domek, ten złomek. Pilot, Zlomek. Pilot posadzony. Okej, osko, super osko. Poczekaj, jeszcze złapę no, tu drugą rączkę. No, poczekaj, jeszcze nie strzelaj, Oluś, bo będziesz musiał biegać po to. Olek, okay. Poczekaj. Nie. Dobra, poczekaj, nie strzelaj, bo chcę zaprezentować. Czy zaprezentuj Zlomek ty. Zlomek musi strzelić. Nie teraz. Zlomek nie teraz. Za chwilę. Za chwilę, ale zaprezentuj pojazd. Italiano, Modiano. Pojazd ma wielkie łapska. Ma tutaj takie skorpiona można by powiedzieć. Którymi można łapać, tak jak mówiliśmy. I można tymi mieć pizzę. To najważniejsze w jest zestawie. Pizza. No. Tutaj mamy strzelbę mafii. Czyli wygląda, bo to jest ogon skorpiona, czyli żądło. Olek się przygląda. Tutaj mamy znak, poczekaj, bo to jest ważne. Mamy znak Super Things. I mamy pizza z dołu na ogonie, jedno duże koło, dwa małe. Wygląda trochę jak w jakimś takim pojeździe, który wykorzystuje się na wsiach do zbierania zboża, tak zwany kombajn. Okej, okay, Oluś, wykonaj strzał, pierwszy strzał. Ale nie, no strzelaj tam. Nieźle to śmiga, wam powiem. Zaskoczyłeś mnie, Olusiu Ponczusiu. Tak się prezentuje w całości. Sięgnij, mój mały padawanie. Tą broń, nie broń, tylko na dół. Ja jestem Romeus Wrok. Pozwoli, że ja zacznę już otwierać w tym czasie, żeby nie przedłużać drugi pojazd. I w tym pojeździe mamy tak zwanego orła. Zaprezentuj, Olusiu. Strzał nie strzela. Wiarygodności. To zaraz przejdź w tego, tylko zaprezentuj go, dobra? A ja będę odpakowywał w tym czasie, żebyśmy nie tracili czasu. Dobrze, Olusiu? Nie, ja chcę go mieć dobra. Teraz. Zaprezentuj. Ma skrzydełka, to jest orzeł i zwie się tamten zwał się Skorpion Pilot, a ten się zwie Flash Beard, czyli ptaszek. No widzisz, coś sam się zablokowałeś, albo już popsułeś, albo źle włożyłeś. Nie wierzę. U Matku Boska często chodzi. Bo to się wychodzi na to. Maciu, Maciek. Poczekaj, Olek, poczekaj, ja już odporzę. Maciek. Wiesz jak to, bo ja strzeliłem, ogólnie zawsze się naciskam. Zamawiaj pizzę. Poczekaj, bo nie wiem czy się zblokowało. Pizzę. Nie wiem czy się zblokowało. Pizzę. Olusiu, bo teraz pizzę. Mi troszkę przeszkadzasz, kochanie, wiesz, bo chcę coś powiedzieć ważnego, a nawet nie wiesz, bo przed chwilą... Posłuchaj mnie, bo przed chwilą nie potrafiłeś nawet strzelić. I chciałem ci to wytłumaczyć, żebyś wiedział na przyszłość. Poczekaj chwileczkę. Że... pierwszy Oluś oddał strzał naciskając, spróbujemy, a to nie jest tak, bo bierze się do góry i on wtedy strzela, czyli jest odwrotnie, nie naciskamy, tylko podnosimy do góry i on strzela. Nie wiem czy to jest wersja popsuta, czy tak jest, dajcie znać, niestety pod tym filmem pewnie nie będzie komentarzy, ale będzie post na społeczności a propos tego filma i tam możecie komentować. Olusiu, co miałeś zrobić? Strzelać chcę. Chcę strzelać. Zaraz będziemy strzelać, będzie wojenka. Ja już tutaj strzelać, odpakowuję strzelać. Drugi pojazd. A, miałeś skorpiona, znaczy nie skorpiona, tylko Wilda pokazać. Strzelać. Jest, w sumie go widzicie z przodu. Tu też tamten miał okulary, ten ma trochę jak na kasku takie zsuwane, żeby też mu wiatr w oczy gdzie nie wiał, jak będzie. Czyli to się nazywa nabój, Olusiu Ponczusiu. Ale gdzie to jak to, gdzie to jest? No nie wiem, gdzieś poleciało pewnie. Nie wiem, czy wy też tak macie. Oluś tak ma, że jak czegoś szuka, to nie może znaleźć. Ja trochę, mimo że jestem dorosły i starszy, też tak mam. Myślę, że to jest problem większości chłopaków i facetów. Bo jak kobieta pójdzie coś poszukać, to zaraz to znajduje, a my szukamy i szukamy i szukamy i szukamy. Olek zaginął w akcji. I ja w tym czasie zaprezentuję wam pojaździk. Pojaździk.
Zwróćcie uwagę, że ten jeżdżąc kręci szczypcami, a ten eagle, czyli orzeł, to czekaj, o, widać, jak jeździ. Zobacz, Olek, zobacz, jak macha skrzydłami. Znalazłem to z wielkim patykiem. Dobrze, cieszę się, zobacz, szady. Moim zdaniem na razie ten lepszy, a chociaż Olek twierdzi, że skorpion. Dobrze, Oluś już wraca, zaraz coś rzuci. Olusiu, sadzamy też oczywiście. A, jeszcze zapomniałem, jeszcze tu jest Finksa, jedno zabezpieczenie. Olusiu, rozmawiamy teraz o Finksach, więc pizza, myślę, już zakończony temat. Ja to wiem, co to pizza jest, ale Finks to już nie za bardzo. Finks to rzecz, znaczy jak dzisiaj uczymy się po angielsku, to Finks to rzecz. Wyciągnę. Ojej, coś mi się tutaj nie chce otworzyć. Auć, ukułem się, ała. Ja się tam ukułem. Otwieraj saszetkę. I uwaga. Mafijny cios wiarygodności. W saszetce pokazujemy jeszcze raz. Wilda i Ole Czuterski. Kaczka. Wiesz, kogo on mi trochę przypomina? A mogę ja powiedzieć, kogo przypomina? No powiedz. Kolorowo pizzę i tą kaczkę do pływania, co tam. Okej, to ja mam lepszy, moim zdaniem oczywiście, że on trochę przypomina jednego z Pokemonów. Taki troszkę pokemonowaty wygląda mi, przez to, że jest troszkę zwierzęciem i dlatego, ale jest czaderski i zwie się, mili Państwo, Pokemon to Winger! Okej, Olusiu, zobaczcie, tutaj druga, Oluś prezentuje, jest taki... Poczekaj chwilę, tylko pokażę, Olusiu. Ma fajny strzał wiarygodności. Jest taki oto jakby do naciągania, który powoduje to, że on otwiera paszczę i zjada jakiegoś finksiora. Polska to samo zło, Polska to pierogi. Italiano, włoska pizza, najlepsza. Co ty gadasz teraz, Olusiu, za głupoty, że Polska to zło? Polska nie jest złem. Przestań Polska tu. Polska głupie pierogi. A, że głupie pierogi są w Polsce. To nie Polska głupie, pierogi są. Olusiu, to już przestaje być mało zabawne. Bardzo ci proszę, przestań. Strzelać w kamerę? No, ale to strzel w kamerę, ale nie tak. Już ci pokazywałem, że tu. Chyba, że tu jest odwrotnie. Chyba, że tamten model jest uszkodzony. Zobaczcie, tak wygląda strzał. Olek próbuje strzelić w kamerkę. Zobaczymy. Tylko nie rozwal. Nie rozwal ekraniku. Wow, poleciało. Nacisnąłeś czy do góry wziąłeś? Poczekaj, zobaczymy czy do góry. Nie, tym do góry nie. Tu jest na odwrót, tu działa wszystko w porządelu. Uwaga, Olek celuje. 3, 2, 1, siach. Okej, na koniec, tak jak mówiliśmy. Dobra, najpierw oceniamy prezentację. Co wygląda, Olusiu, fajnie? Czy... Poczekaj, daj mi powiedzieć. Czy ruszające się skrzydełka, tutaj akurat jest ślisko na tym stole, muszę mocniej docisnąć, zobaczcie. On jak jedzie, to macha skrzydełkami. Ten jak jedzie, to kręci, ale tutaj jest lepiej, mocniej, szybciej się kręci. Efekt, który ci się, Olusiu, bardziej podoba? Oczywiście w tym, bo już się jest zafiksowało. To jest bardziej kolora pizzy, ale to jest lepsze. Ale to jest fajne, bo mam cię za szczypce. A ja ci mogę zrobić tak. A jak mi może... Nie, tak nie, nie, tak nie. Olusiu, Pączusiu. Dobra, jest zupa z bobra. Wkładam Finksa, albo nie, musimy ich wystawić. Wystaw swojego i wystaw. Mamy zadanie. Zobaczymy, ile zdobędziemy punktów. Nie, nie strzelajmy. Ale nie musisz strzelać. A skąd wiesz, że ja o strzelaniu? A widzisz, teraz się zaskoczyłem. Wyciągnij swoich, Olusiu. Wyciągnij swoich. To nie wiem, jest szoka. Ugrzęs na pupie. Ugrzęs na pupie. Dobra, i zimsiorek. Fajny ten zimsiorek. Trochę wygląda nie jak. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę wcześniej. Nie jak skorpion, tylko jak koparka. Nie kasz na mnie, bo mnie zarazisz. Okej. Okay. I jadę z tym koksikiem i teraz uwaga, zadanie jest takie, że ty masz trochę łatwiej, bo robisz to paluszkami. Ty masz złapać najpierw Kazumkida swoimi szczypcami i z nim przejechać chwilę, a ja potem muszę złapać twojego tylko Wildkida i też z nim przejechać. A potem Zinksem. A potem Zinksem. No uwaga, proszę, stawiam ci, odsuwam tych. No podjeżdżaj. Nadjeżdżam.
ta gracias, gracias Simon. Czekaj, ma. Tu jest o tyle fajnie, że one same się wracają i przytrzymują, ale zobaczymy, czy utrzymają. Musisz go bardziej położyć, uwaga. O, nie ma pomagania drugą ręką, o, szukaństwo. No jest. I pod... O, zobacz. O, może się tak. Mam go i go niestety ogłuszę. Puść na chwilkę, chcę pokazać. O co chodzi? No o co? Zobacz. No. Ja tak go uderzał. Tak, bum, bum, i zemdlał. Dobra, punkt dla ciebie, chociaż trochę oszukane, bo pomogłeś sobie rączkami. Teraz ja, uwaga. Jem cię, ha, złapię cię na rwowie. Ej! Zobaczcie. I teraz zobaczymy, czy z nim przejadę. Poczekajcie, muszę mu wyprostować nogi. I ej, jedziemy. Mówiłeś, że nie ma pomagania. A sam pomagałeś. No to się moje liczy. No moje się liczy, dobra. Mamy po punkcie. Ja już na szybciocha. Matko Boska Częstochowska. Ja na szybciocha biorę oto. A ciekawe, co. Jadę. Zobaczcie, krzat. On się całego go połyka, go nie widać. I mówi. A tak susiedzi. Albo niedobry jesteś. Jak ty to jesteś jest okropny. Żyg. To jest żyg. Można powiedzieć, że żyg. Teraz ty proszę, złap szczypcami. Oto. O, Quasimodo. Dawaj. Z szczypcami. Tylko nie pomagaj sobie tym razem rączka. Nie. A możesz go pochylić. Pomyśl tak, pochyl i. O! No dobra, no i teraz rozszerzaj, czy mu się uda. Twoje jest lepsze. No o nie, mówię, że twoje jest lepsze. Hello! Ale w tym łapaniu. A no widzisz, każdy ma swoje plusy i minusy w zależności, co się bardziej podoba. I masz go! A przejedź się z nim, zobaczymy, czy ci wypadnie tak szybko. I ma kołowrotek, karuzelę za darmo. Nie musiał kupować biletu, żeby się pochęcić i wyskoczył. Okej. To mamy to. I teraz ostatnia konkurencja będzie jaka, Olusiu? Nie ma pomysłu. Zostawcie łapeczki w górę, aż po samą chmurę. Olusiu. Mam pomysł na konkurencję. No o, dawaj, szybciołem. Kto zje więcej kawałków pizzy w minutę? O Boże, ty pizza man. Jak ty sobie coś nakręcić? Okej. Okay. To ja mam taki pomysł. Ja nie, to ja mam lepszy. No słucham. Ja. Nie, i już nie z pizzą i tylko nie z kebabem, bo my nie w Turcji. Tak, to mów, jaki? Że jak byłam na, nieważne, że tak się łapiemy, tak? Mhm, tak, no tak. To tak? Ja, no, nie dasz tak. I to jest randka. Randka. Niestety się tak nie da i twój szybko jeżdżąc to się... Jeżdżąc szybko go wypluje. Po mafijnym słowie, randku. Dobra, umawiamy się tak. Jak go dojedziesz od tutaj końca stołu do samej kamerki i ja nie wypuszczę ze swoich... O nie, wypuszczę. Myślałem, że to będzie fajny poziom. Poziom, znaczy pomysł. Za co ci tu mogę złapać? Nie mam za co, żeby tu złapać tymi... No niestety, mi pomysł nie wyszedł. Bo myślałem, że gdzieś się złapie, tak mocniej się zaczepię i będę mógł się przyczepić do twojego pojazdu, a ty będziesz mnie ciągnął. Olek, to nic, to tyle chyba, bo zjedzą nas motyle. Ja oddaję strzał Wolka, bo wygrałem tą batalię. A nie, Olusiu, teraz... teraz powiedz mi szczerze, który lepszy pojazdzik według ciebie? Który wadzie w ciebie, Olek? Ale żeby zadziałało, to musisz włożyć do końca. A ten nie pasuje. Widzisz? To dziwne. Ten jeden nie pasuje do drugiego. Olusiu, który lepszy według ciebie? Pizza jest z pomidorem, serem i z szynką. Wtedy smakuje najlepiej. Dobrze, czyli pizza wygrywa, dla mnie wygrywa orzeł. To... A dla mnie to coś jak to Tinksy chyba, tak to Tinksy mi się podoba. Czyli dla ciebie skorpion, dla mnie orzeł, wy zdecydujcie sami. No tak, naprawdę. Coraz, z każdym rokiem, półroczem coraz lepsze są te zestawiki. Potwierdzić. Pierdzieć? Nie no synu, mi to nie pierdzieć. Dobra, słuchajcie kochani, to pa pa, orzeł się żegnął. Ej chłopaki, dziewczyny, trzymajcie się, rany, to nie potyczę. Amen, no to